Na kandydata zgłoszonego w punkcie 1 oddano głosów 15, na kandydata zgłoszonego w punkcie 2 oddano głosów 14. W wyniku przeprowadzonego głosowania pan Ksawery Gut został wybrany na stanowisko starosty Piaseczyńskiego. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za ten wybór. Sytuacja była gorąca, jakiej nie było dawno na tej sali. Dawno nie było tylu mediów na tej sali. Całą tą dzisiejszą sytuację uważam za próbę nacisku i zastraszenia. Nie będę ukrywał, że w ostatnim tygodniu miałem wiele dziwnych wiadomości i telefonów, które miały skłonić mnie do tego, abym nie podjął się funkcji, na którą mnie Państwo wybrali. W tym miejscu chciałbym podziękować swoim wyborcom, mieszkańcom gminy Konstancin Jeziorna, którzy umożliwili mi w rekordowej ilości głosów oddanych na mnie w tych wyborach zasiadanie w Radzie Powiatu Piaseczyńskiego, a Państwu radnym dziękuję za powierzenie tej funkcji. Mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu, choć widzę, że nie będzie łatwo. Ciekaw jestem, czy na kolejne sesje i czy naszej pracy zarządu i rady również będą się ciągle przyglądały media sprzyjające obecnej władzy, bo dzisiaj widzieliśmy to na tej sali. Byłem zaskoczony oświadczeniem, jakie w przerwie wygłosił pan Grzegorz Pruszczyk, gdyż ono nie było zgodne z treścią naszej rozmowy, jaką przeprowadziliśmy, a rozmowę każdy z Państwa może odsłuchać, może przeczytać, gdyż ukazała się w mediach. Ja jej nie będę w tym momencie komentował. Nie wyrażałem zgody na nagrywanie tej rozmowy, wobec czego też będę zmuszony podjąć kroki prawne względem pana Grzegorza Pruszczyka o naruszenie moich dóbr osobistych. Szkoda, że pan Grzegorz Pruszczyk nie wspomniał w swoim oświadczeniu, że w tej kadencji dostał pracę na stanowisku zastępcy dyrektora, a zaledwie kilka dni temu, jak się okazało, że został wybrany radnym powiatu piaseczyńskiego, nie mógł łączyć funkcji radnego i pracować w jednostce na stanowisku kierowniczym podległej powiatowi, dziwnym sposobem, nie wiem jakim, zmienił to stanowisko i już nie jest na stanowisku kierowniczym, więc nie wiem, jak to odbierać. Chyba jakieś ominięcie przepisów prawa w tym momencie miało zastosowanie w dziwnych okolicznościach. Także bardzo mi przykro, że w takich okolicznościach to się dzisiaj wydarzyło. Zostaliśmy wszyscy wybrani w demokratycznych wyborach, żyjemy w wolnym kraju. Ja nie mam zamiaru dać się zastraszyć przez takie sytuacje, jakie dzisiaj mają tutaj miejsce. Każdy z nas pełni ten mandat z woli naszych wyborców i myślę, że do tego zostaliśmy tutaj powołani, do pracy na rzecz mieszkańców, a nie uprawiania polityki. Dziękuję bardzo. Sprawy różne, możemy sobie zadawać pytania w sprawach różnych. Ale to pan mówił inaczej przed chwilą. Pan powiedział, że będzie możliwe zadanie. Najpierw pan nie pozwolił zadać pytań przed wyborem. Bardzo proszę, ktoś muszę iść. Chciałem zadać następujące pytanie panu staroście. Proszę o ustosunkowanie się do tego, co przeczytam teraz. Grzegorz Pruszczyk. To, że pan Zdzisław Lis będzie naciskał na przykład, żeby Pruszczyka pozbawić pracy. Ksawery Gut. Ja ci mówię, jaka jest sytuacja, takie rozmowy też były. Grzegorz Pruszczyk. No ale rozumiem, że mam wybór. Ksawery Gut. No tak, tylko że musisz się liczyć, że mogą być różne konsekwencje też tego. Żebyś wiedział, że tak jest. Ale konsekwencją to będzie utrata pracy. Ksawery Gut. Może tak być. Mogę czytać dalej. Szanowny panie, tak czy inaczej każdy ma wgląd ten dokument. Proszę, chciałbym poprosić o ustosunkowanie się. Bardzo proszę pana Ksawery. I pana Zdzisława Lisa również. Stała już jedna kamera, to już więc trochę zwałe przedstawienie. Na szybko, że swoje media odesłał do redakcji. Także myślę, że w swoim oświadczeniu wyraziłem się jasno. Możesz wrócić do tego w nagraniu
które jest rejestrowane dzisiaj. Czy pan Zdzisław nie potwierdza to, co pan Ksawery Wód powiedział w tym nagraniu? Ale to nie jest sala sądowa. To nie jest w tej chwili przesłuchanie. Bardzo proszę, to nie jest ten punkt. Wstyd i hańba to jest zachowanie w tej chwili pana. Zachowuje się pan w tej chwili poniżej krytyki, dlatego że nie dałem już panu dalej dyskusji prowadzić głosu. Bardzo proszę, nie udzielam panu głosu. Nie udzielam panu głosu, panie Muszyński. Bardzo proszę. Miał pan być bezstronny. Nie zdawałem statutu. Jak najbardziej będę bezstronny, ale jestem panu nie udzielam głosu. Bardzo proszę, szanowni państwo radni. Przywołuję panu do porządku. A ja panu. PiS i praworządność. Dziękuję panu bardzo. Się tego Boga, na którym się powołuje. Szanowni państwo. Pan też jest w tym nagraniu, że pan naciskał. Szanowny panie, ja z tym się zapoznam, natomiast ustosunkuję się w inny sposób. Bo już też swoje oświadczenie w tej kwestii złożyłem. Kolejny punkt, szanowni.